Anna Wędzikowska wzbudziła skrajne emocje wśród internautów, gdy w rozmowie z żurnalistą została zapytana, ile pieniędzy miesięcznie potrzebuje do szczęśliwego życia. Odpowiedź okazała się dość zaskakująca. Żeby mi było tak luźno, fajnie, żebym mogła sobie pozwolić na podróże i utrzymanie moich dzieci. To 40,50 tysięcy miesięcznie, odpowiedziała szczerze gwiazda znana dzięki wielu latom spędzonym w Dzień Dobry TVN. Kiedy dziennikarka jeszcze pracowała w stacji TVN i przeprowadzała rozmowy z hollywoodzkimi aktorami, mówiła, że w czasie pandemii dostawała wynagrodzenie w wysokości 3000 zł miesięcznie. Później wzrosło do 10 tysięcy złotych to już niemała kwota. Dla wielu będąca marzeniem, a przecież Wędzikowska wprost mówi, że chciałaby wydawać pięciokrotność tej sumy. Słowa te wzbudzają jeszcze większe kontrowersje przez to, że po zakończeniu współpracy ze stacją, Anna zaczęła prowadzić podcast ku szczęściu i opublikowała książkę poradnikową o tym samym tytule. Ponieważ lektura jest skupiona na szukaniu siły w sobie, zaufaniu i samoakceptacji, wiele osób zauważa tu pewną niekonsekwencję, próbę znalezienia szczęścia w dużych pieniądzach. Anna chyba sama to zauważyła i dlatego coraz częściej obraca swoją wypowiedź w żart. Również w mediach społecznościowych, gdy internauta napisał: Może lepiej 100 tysięcy na miesiąc byś chciała, bo 50 to za mało. Postanowiła odpowiedzieć krótko, dosadnie i prześmiewczo no zdecydowanie. To była kwota minimalna. Temat finansów nie pierwszy raz wypływa w komunikatach autorki znanego podcastu. Mówiła już o tym, gdy komentowała finanse mężczyzn unikających obowiązku alimentacyjnego. Zwróciła też uwagę na pewne minusy systemu. Często się zdarza, że dochody są ukrywane. Ze względu na to, że znakomita większość kobiet jest głównym rodzicem, to często zdarza się, że to mężczyzna ukrywa dochody. Dla mnie to jest niesamowicie żenująca sytuacja, bo dziecko jest wspólnie powołane na świat, powiedziała reporterowi Party. Niestety. Wandzikowska doświadczyła takiej niesprawiedliwości na własnej skórze. Znam ze swojego podwórka, że wydatki te w dużej części spadają na tego głównego rodzica, i nagle okazuje się, że ten mężczyzna jest tak skrupulatny, robi takie wyliczenia. Dolicza 500 plus, gdzie formalnie się nie wlicza, i nagle okazuje się, że dokładność wyliczeń jest tak ogromna i nieadekwatna. Kontynuowała Gwiazda wie, co mówi: ma bowiem dwie córki. Kornelię oraz Antoninę z dwoma, byłymi już partnerami. Ja wiem po sobie i po swoich koleżankach, że te dziewczyny po prostu odpuszczają. No dobra, stać mnie na to. Ja uważam, że tak nie powinno być, zapewniała. Czytaj też: Nagłe poruszenie w domu Wędzikowskiej. Wystarczyło jedno nagranie z córką. Anna Wędzikowska przyznaje się do zdrad. Niesłychane, jakie uzasadnia Anna Wędzikowska i Cezary Olszewski byli sobie bliscy. Jestem w szoku.